Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Szykuje się przełomowy okres dla portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach. W czerwcu wystartują nowe, atrakcyjne połączenia. Port lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach, niedaleko Szczytna. Obecnie to szansa na szybką podróż samolotem do Krakowa i Berlina. Trzy razy w tygodniu na tych trasach lata firma Sprint Air. Jednak rozkład wkrótce się poszerzy. 6 czerwca wystartują loty do Wrocławia, a w drugiej połowie miesiąca kolejne. Firma Adria, słoweński przewoźnik, już ogłosił połączenie 17 czerwca do Monachium. Bilety już są sprzedawane, a 18 Wizz Air, niskokosztowy przewoźnik, znany węgierski przewoźnik, do Londynu od 18 czerwca. O nowych połączeniach oraz szansach na wykorzystanie potencjału lotniska rozmawiano na spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Województwa w Centrum Ekspozycyjnym Stara Kotłownia w olsztyńskim Kortowie. Chcą przylatywać do nas turyści, pasażerowie, biznesmeni, załatwiać swoje sprawy, wypoczywać i wykorzystują do tego celu istniejącą siatkę połączeń. Ta oferta będzie coraz szersza, coraz większa i teraz chodzi o to, żeby jak najwięcej odwiedzających nas gości i turystów skorzystało z połączeń lotniczych. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli branży turystycznej z regionu, lokalnych samorządowców i biznesmenów. Poprzez to, że właśnie z naszej inicjatywy powstał ten operator regionalny, Mazury Air Travel, w tej chwili jest nareszcie ktoś, kto może ten produkt w ogóle wcielać w życie. On jest kompletny, bo będzie zorganizowany transfer z lotniska do dowolnego obiektu czy hotelu. To, że już to jest, prawda, że ta ilość siatek i połączeń się zwiększa, to jest znakomita rzecz, prawda, i myślę, że wielu nie spodziewało się tego, że to będzie w takim tempie jednak się rozwijać, prawda, bo jest to istotny rozwój, jeśli mówimy w tym roku zakładamy 50 tysiącach turystów. W uruchomionym w styczniu porcie lotniczym Olsztyn-Mazury do tej pory odprawiono ponad 4 tysiące pasażerów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv